witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na otwarciu pierwszego żłobka w gminie Kościelec. Myślę, że ten dzień już na trwałe przejdzie do historii naszej gminy. Tej inwestycji, tego, co tutaj widzimy i za chwilę zobaczymy wewnątrz, na pewno nie byłoby, gdybyśmy nie mieli odpowiednich środków finansowych. Ponad 670 tysięcy otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę i funkcjonowanie. I na samo funkcjonowanie ponad 870 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego. Teraz chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy mieli jakikolwiek udział w przebudowie tego przedszkola, a było ich naprawdę bardzo, bardzo wielu. W szczególności dziękuję bardzo panu wojewodzie wielkopolskiemu. Ja może pierwszy tekst podziękowań odczytam, następne są podobne. Żłobek to miejsce szczególne, do którego spod troskliwych objęć rodzica wyrusza wielką podróż zwaną edukacją mały człowiek. Wójt gminy Kościelec składa serdeczne podziękowania panu Michałowi Zielińskiemu, wojewodzie wielkopolskiemu, za okazaną pomoc i wsparcie w realizacji projektu Pierwszy żłobek w gminie Kościelec. Dzięki owocnej współpracy udało nam się stworzyć przyjazne, kolorowe i inspirujące środowisko, w którym najmłodsi mieszkańcy naszej gminy będą mogli bezpiecznie spędzać czas i zdobywać nowe umiejętności. Podziękowania dla pana wojewody Michała Zielińskiego. I w tym samym miejscu chciałbym podziękować również panu posłowi Leszkowi Galębie. I tutaj bardzo szerokie podziękowania, bo pan poseł jest zawsze z nami, ta współpraca układa się bardzo dobrze. I poproszę teraz pana posła, aby przekazał również panu wojewodzie podziękowania z naszej strony. To jest dla pana wojewoda. Ona prowadziła cały projekt, wszystkim się zajmowała. Także ogrom pracy tutaj wykonała. Dziękuję bardzo. Ważne są rozliczenia środków, dlatego poproszę mojego pracownika, pana Jarosława Wdzięcznego. Chcę mu bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Wykonawcą tych wszystkich prac był pan Jarosław Miszczak. Myślę, że praca naprawdę została wspaniale wykonana, dlatego gorące podziękowania dla pana Jarosława. Nie widzę pana Jarosława, ale pan Andrzej Wycyna też przy okazji dziękuję, bo cały czas przebywał tutaj kierownikiem tej budowy. Człowiekowi, który nadzorował tę całą inwestycję, a współpracuje mi się z nim naprawdę bardzo dobrze, z panem Januszem Perkowskim. Proszę. I od samych podstaw projekt wykonał pan Bartosz Rusztyk. Dziękujemy mu bardzo. I jeszcze jedno podziękowanie dla Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju w Poznaniu za pomoc w przygotowaniu wniosku.
Panie wójcie, jest wśród nas wielu przyjaciół. Inaczej nie byłoby nas tutaj. My wszyscy jesteśmy przyjaciółmi gminy Kościelec. Wszyscy jesteśmy gotowi wspierać i będziemy wspierać. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że rząd wprowadza Polski Ład. Już jest nabór wniosków o następne inwestycje. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski. Zachęcam do składania. Każdy samorząd może złożyć 3 wnioski. Będą te inwestycje kluczem do rozwoju, bo chcemy, aby każda mała ojczyzna, taka jak gmina Kościelec, rozwijała się, bo ona zasługuje przede wszystkim na wsparcie również rządowe. Ten piękny żłobek jest przykładem tego, że pan wójt, rada gminy nadąża za rozwojem, inwestuje w to, co najbardziej potrzebne. Żłobek jest z podstaw przyszłości, bo każdy chce czuć się bezpiecznie, chce odprowadzić swoje dziecko, gdzie będzie mogło już prowadzić tą naukę w wczesnych latach i będzie można realizować się zawodowo. Wszyscy chcemy wspierać rodziny i ja pana wójta i mieszkańców gminy Kościelec zapewniam, że na moje wsparcie zawsze możecie liczyć. Formę graficzną zastosuję, która pokazuje zaangażowanie środków unijnych. Oczywiście ta inwestycja będzie jeszcze przez zapewnione finansowanie przez 2 lata, bieżące funkcjonowanie przez 2 lata. Oprócz środków rządowych malów, środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 641 wspierające zawodowo osoby, które wyłączone są z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Panie wójcie, że byłby pan uprzejmy gdzieś tak umieścić to, żeby to przypominało o wsparciu samorządu województwa wielkopolskiego. No i zachęcam do aplikowania o kolejne środki. Gratuluję serdecznie panu wójtowi, samorządowi gminy Kościelec, nowego obiektu, nowego kroku w rozwoju gminy, a pani dyrektor i dzieciom samych szczęśliwych dni, wytrwałości w pracy i wszystkiego co najpiękniejsze. Gratuluję. Zapraszam, bo to jest nasz wspólny. W imieniu Rady Gminy Kościelec serdecznie gratuluję nowej placówce żłobka w gminie Kościelec. Było to marzenie nas samorządowców, jak i wszystkich naszych mieszkańców. Powstał żłobek, stanowi miejsce, które nasze maluszki będą mogły się uczyć, bawić i rozwijać pod czujnym okiem wykwalifikowane kadry. Proszę przyjąć gratulacje i wyrazy uznania za trud oraz zaangażowanie wszystkich, którzy przyczynili się do otwarcia żłobka. Cieszę się bardzo, że mogliśmy dołożyć tą swoją cegiełkę, swoją wiedzę, swoje doświadczenie, które mamy dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych, zarówno tych unijnych, jak i krajowych, ponieważ tutaj ten model finansowy został zastosowany w połączeniu tych dwóch różnych źródeł, żeby uzyskać tak piękny efekt, który cieszy oko. Gratuluję Państwu tego. Niezmiernie mi miło, że taki osiągnęli Państwo efekt i cieszę się, że mogliśmy wziąć w tym udział i życzę dalszych sukcesów. Liczę na to, że żłobek tylko i wyłącznie będzie się rozwijał. Z okazji otwarcia pierwszego żłobka w gminie Kościelec składamy najserdeczniejsze gratulacje wójtowi gminy, Mariuszowi Ostrowskiemu, Wysokiej Radzie oraz wszystkim współpracownikom zaangażowanym w realizację tak ważnej inwestycji dla społeczności lokalnej. Życzę pani dyrektor, by sprawowanie funkcji stanowiło pasjonujący okres w pani życiu oraz by podjęte działania procentowały wspaniałymi osiągnięciami.
życzymy, by żłobek gminny Bączek w Kościelcu był radosny. Atmosfera tu panująca sprzyjała twórczej i efektywnej zabawie oraz mądremu wychowaniu. Z wielką radością przyjąłem zaproszenie na tą uroczystość, bo jest to coś znamienitego dla najmłodszych, ale również i dla samorządu, jak i dla rodziców. W tym trudnym okresie niełatwo pewnie samorządowi było realizować tę inwestycję, chociaż środki, jakie tu zostały przekazane, znacznie temu pomogły. Na ręce gospodarza tego terenu, pana wójta, składam osobiste gratulacje, ale gratulacje też się należą pewnie całemu samorządowi, całemu społeczeństwu i rodzicom i dyrekcji tego żłobka. Szanowni Państwo, w banku oprócz udzielania kredytów, przyjmowania oszczędności pracownicy potrafią zrobić takie rysunki. Poproszę pana Wiesława, że gmina Kościelec będzie wspaniale funkcjonować z tym żłobkiem. Rodzice będą mogli spokojnie zostawić dzieci i iść do pracy. Także panie wójcie, jeszcze raz gratuluję tu jako sąsiad i jako przyjaciel tej gminy sukcesu, bo to jest sukces naprawdę duży i tych inwestycji w gminie Kościelec jest coraz więcej, także ja ze swojego miejsca bardzo serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy byli zaangażowani. Tutaj taki drobny prezent na ręce pani dyrektor. I jeszcze taki krótki cytat, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Myślę, że tego uśmiechu na co dzień wszystkim nam jest potrzeba. Także gratuluję panie wójcie i gratuluję tym, którzy przyczynili się do pozyskania tych środków, bo to jest, bez tych środków naprawdę byłoby bardzo ciężko, a jak są przychylni ludzie, to naprawdę jest bardzo sympatyczne. Gratuluję. Módlmy się wspólnie, aby Pan Bóg pobłogosławił te budynki, które są na rzecz dobra społeczności Kościelec, a szczególnie najmłodszego pokolenia, aby te dzieci zawsze czuły się tak, jak w swojej rodzinie. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata. Twój Syn stał się dla nas człowiekiem, żył i pracował w nazaretańskim domu u boku swej Matki Maryi, opiekuna świętego Józefa. Ucząc nas spełnić Twoją wolę. Ty nam dajesz ten dom na ziemi, abyśmy mogli wzrastać we wzajemnej miłości, dążyć do doskonałej miłości w Twoim domu i w Kościele, którym jest rodzina. Spójrz z miłością na ten obiekt i spraw, aby te dzieci, które będą tutaj przebywać, cieszyły się Twoją łaską i Twoim błogosławieństwem. Niech wyrastają na chwałę swoich rodziców, chwałę Kościoła Świętego i naszej Ojczyzny, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Thank you.
Widziałeś Ryszarda gdzieś?